Siemanko, z tej strony Dawid, klonmeister Laskowski. Znajdujemy się na MitaDrifcie, a razem ze mną Kacper Inspired Słoma, czyli były dżungler Evil Geniuses. Siemanko, Kacper. Siema. No i w sumie od tego Evil Geniuses byśmy sobie naszą rozmowę zaczęli. Jak ty w ogóle cały okres spędzony w tej organizacji byś tak podsumował osobiście? Moim zdaniem było bardzo spoko, bardzo fajne przeżycie, bardzo fajni ludzie. Udało nam się wygrać jeden sezon, pojechać na MSI Worlds, więc jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyszło. I ty indywidualnie się rozwinąłeś w Ameryce, bo dużo się mówi o tym, że no wyjazd do Ameryki to już równa się emerytura, no a ty dość wcześnie w sumie stwierdziłeś, że opuścisz Europę, no i pojedziesz do właśnie do Ameryki. I jak ty byś to ocenił? Myślę, że tak. Myślę, że to zależy najbardziej od ciebie, a nie od miejsca, w którym jesteś, czy będziesz się rozwijał, czy nie. A jak w ogóle te wszystkie wydarzenia w Ameryce, które się działy, czyli tam te plotki o tym, że TSM ma opuścić ligę, że CLG się wycofało, jak to w ogóle wpływało na ciebie indywidualnie? Ty widziałeś może, że właśnie powoli jest to taki tonący statek, czy jak to właśnie wyglądało? No tak to wygląda, że trochę jest coraz mniejsze zainteresowanie tym wszystkim, aczkolwiek nie wpłynęło to na mnie w żaden sposób, naprawdę nie myślałem o tym zbyt bardzo. No wiadomo, że jest to niepocieszające, no bo im lepiej, im większa oglądalność, im wszystkie organizacje lepiej by sobie radziły, tym lepiej dla mnie, aczkolwiek no, nie wpłynęło to na mnie w żaden znaczący sposób. A też miałeś kontakt oczywiście z innymi graczami, wiesz może jak to u nich wyglądało? Nie do końca, bo nie miałem w sumie kontaktu ani z graczami z drużyny z TSM, ani z CLG, więc nie wiem, jak to A wyglądało z zresztą ich po strony. prostu drużyny jakby w samej tej, albo nawet u was w EG. Wydaje mi się, że wszyscy mieli bardzo podobne podejście co do mnie. Nie przejmowali się i po prostu zajmowali się sobą i swoją grą. Jak ostatecznie wyglądała ta końcówka w EG? Jak to się w ogóle stało, że ty ostatecznie, no właśnie, już nie jesteś częścią tej drużyny? No i podjęło takie decyzje, jakie podjęło, że zadecydowali zmienić trochę roster po tym, jak zajęliśmy te czwarte miejsce. Wydaje mi się, że to była w pełni ich decyzja. Jeśli tak zdecydowali, to wystarczy to uszanować. No, szkoda. Wydaje mi się, że chętnie bym zagrał i próbował dostać się na Worldsy, no ale to ich decyzja. A to było spowodowane właśnie głównie tylko tym słabszym wynikiem? Szczerze nie wiem, wydaje mi się, że może i słabszym wynikiem, może trochę sytuacją w e-sporcie, nie wiem dokładnie dlaczego podjęli taką decyzję, no ale tak, no, nie chciałem nawet jakoś za bardzo się dopytywać, bo to było, decyzji nie zmienił. I ty masz już doświadczenie grając i w LEC, i teraz przez no dość długi czas w LCS-ie. Jakbyś miał takie największe różnice zaznaczyć między właśnie tym regionem europejskim a Ameryką? Największe różnice. Różnica największa, że LCS grasz rano. To była dla mnie największa różnica. Bo graliśmy pierwsze gry nawet o 12 rano, więc trzeba było wstać tam dość wcześnie na niektóre game day o 10. I o 12 już były pierwsze mecze oficjalne w studiu, a w Berlinie zawsze graliśmy chyba pierwszy mecz o 17, niektórzy nawet mi grali mecze o 21, więc w ogóle innym był sleep schedule, co dla mnie. A tak, jeśli chodzi o grę i różne rzeczy, to nie wiem, ja nie czułem dużej różnicy, wydawało mi się bardzo podobnie. To tak naprawdę nigdy nie skupiałem się na innych drużynach, tylko na tym, jak ja trenowałem i jak trenowała moja drużyna, i wyglądało to bardzo podobnie i w Europie, i w Ameryce. Jakiś czas temu wokół EG było trochę kontrowersji związanych właśnie między innymi z waszym byłym strzelcem, czyli z Danem. Czy ty jesteś w stanie jakoś więcej światła rzucić na tę sytuację, czy nie za bardzo możesz o tym gadać? To taki dziwny temat, nie wiem za bardzo o czym mogę gadać, a o czym nie, więc wolałbym się po prostu nie wypowiadać. Jasne. A jak to w ogóle u ciebie wyglądało teraz z off-seasonem? No bo były nawet plotki o tym, że miałbyś wrócić do Europy, no ale ostatecznie zostałeś całkowicie bez drużyny. No aktualnie po prostu mam split przerwy i zobaczymy w listopadzie, kiedy zacznie się te wszystkie transfery drużyn, dopiero wtedy zacznę się bardziej interesować to, do jakiej drużyny chciałbym dołączyć, jaka drużyna będzie mną zainteresowana i no i zobaczymy. I zakładam, że będę miał opcje i z LEC, i z CS-a, choć tak bym chciał, i nie preferuję żadnych z tych lig. Wydaje mi się, że po prostu będę chciał dojść do jak najlepszej drużyny, a no i okaże się, gdzie będzie najlepsza. A pojawiały się jakieś oferty, czy to raczej była taka decyzja twoja osobista, że nie chciałeś jednak zagrać teraz? Miałem ofertę, ale z takich drużyn może, do których nie chciałem podejmować ryzyka, bo za bardzo nie wierzyłem w to, że będziemy mieli szansę dostać się na Worldsy, więc wolałem zrobić sobie split przerwy.
I ty ostatnio miałeś też okazję zagrać w Ksajo Cupie, czyli w sumie w pierwszym takim, powiedzmy, turnieju, który tam zrzeszał tą scenę streamerską, trochę też sceny profesjonalnej właśnie dzięki tobie. Jak ty w ogóle oceniasz takie eventy i takie inicjatywy? No, bardzo, bardzo spoko sprawa. Wydaje mi się, że jeśli faktycznie to jest aż tak ciężkie do zrealizowania, to no okej, że jest to rzadko. Wydaje mi się, że jeśli ktoś by nad tym może popracował, dogadał się trochę bardziej z Riotem, może udałoby się to robić trochę częściej. A no nie wiem, tak tylko teoretycznie myśląc o tym, turniej online, który tak naprawdę nie wymaga za dużego przygotowania, nie powinien być taki ciężki do zrealizowania, więc może udałoby się to troszkę częściej robić. Wydaje mi się, że bardzo fajne takie przedsięwzięcie na Twitchu dla widzów, dla graczy, dla streamerów, więc ogólnie takie turnieje są bardzo, bardzo spoko. I czy ty w ogóle czujesz jeszcze takie przywiązanie z tą polską społecznością? No bo wywodzisz się z Ultraligi, no czyli wtedy byłeś bardzo blisko jednak z tą naszą rodzimą sceną. Później LEC, powiedzmy też jeszcze tam Europa dość bliska, no ale już później Ameryka, też trochę wiadomo, trochę odejście też od tego, czy samego kontaktu właśnie z polską widownią, z polską społecznością. Jak to wygląda u ciebie? Nie wiem, no dalej. Tak naprawdę dla mnie dużej różnicy nie ma. Mam nadzieję, że fani lubią oglądać dalej moją grę. Ja lubię zawsze rozmawiać z fanami, odpisywać. Tutaj dzisiaj też, dzisiaj na tym evencie ogólnie dużo osób do mnie podchodzi, więc bardzo mi miło. I no nie wiem, nie czuję, jakbym mój kontakt z polską społecznością się zmienił od czasu, kiedy grałem w Ultralidze do czasów teraz. Nie czułem, że w Ultralidze byłem jakiś super medialny. Albo teraz, że nie jestem jakoś super medialny. Wydaje mi się, że tak jak było, tak jest i ja w ogóle się nie zmieniłem w tym w kontekście. I ty tutaj na Mediatrybie miałeś też taki, powiedzmy, swój panel, to było takie może bardziej Q&A, bym powiedział. Jak w ogóle się czułeś w roli takiego, powiedzmy, prelegenta? Była to dziwna sytuacja, bo pierwszy raz coś takiego robiłem. Ludziom się chyba podobało, więc chyba było spoko. No i tak już na sam koniec, jakie są w sumie twoje plany na najbliższe, nie wiem, czy tygodnie, czy miesiące, jak to określić, ale jak to wygląda? No zobaczymy, myślę, że na razie tylko jestem w domu, sobie siedzę, odpoczywam, gram solo queue, żeby być gotowym na następny sezon no i zajmuję się prywatnymi sprawami. Pierwszy raz tak naprawdę od 4 lat mam trochę dłuższą przerwę. Jasne, dzięki wielkie za rozmowę i Dzięki. powodzenia.